for the very first time. A we legiony sława i chwała, z tej strony Młoteczka, ze mną dzisiaj jest Płodwiga! Jestem ponownie, witam was po 2 latach przerwy. Zafapałam ci do mikrofonu, ale z lekkim opóźnieniem. Dzisiaj będę lekko opóźniona cały czas, tak coś czuję. No i się już wysłowić nie mogę, to wszystko Najtusia wina, bo on siedzi za mną i mnie rozprasza, pomimo tego, że nic nie robi. No kurde, Najtuś, wiesz co, tutaj gwiazdy pracują, a ty co? No właśnie. Dobra, Bigosiku, bo znowu będziemy 3 godziny wstępu robić. Kolejna super recenzja. Najlepsza. Powiedz, kto jest dzisiaj naszym gościem? Dzisiaj naszym gościem pierwszym jest kochana Mewa Koniakowska. Romantyczka, fitnesstyczka, gimnastyczka. Tak. Wszystko tyczka najlepiej, wiesz. Tyczka, mam przed sobą jej płytę DVD. Opisali ją tak: wąska talia, płaski brzuch, sexy pupa, spalanie i modelowanie. Jej! Jesteś mistrzynią skalpela, oczywiście. Jak wszyscy, jak wszyscy doskonale wiemy. No i oczywiście fanką zdrowego żywienia. Popatrzcie na tę twarz. Jadła tak dużo warzyw, że wygląda jak koń. Nie, to się wytnie. To się wytnie. Ale kiedyś ten, suty ten. Nie, to nie są suty, to jest światło, tak się układa. Ty wszędzie suty widzisz. Oczywiście za wspaniałą, cudowną, jedyną... No na pudelku pokazała. Ja nie odczytam pudelka, ja czytam mądrą prasę. Na przykład CD Action. Albo kozaczek.pl, nie? Albo kozaczek. Albo papilocik. O tak, papilocik, genialny. Dobra, mało istotne. Istotne jest to, że Simkę nam zrobiła z Morka Pospolita i pozdrawiamy ją bardzo serdecznie i dziękujemy za Simkę. Machamy do ekranu, ale ty tego nie widzisz. To nasze cudowne podziękowanie dla ciebie. Dobrze, ale mamy też drugiego gościa, najlepszego na świecie, dużo bardziej utalentowanego i dużo bardziej usportowionego. Pigos, kto to jest? O, to jest, słuchajcie, Armando Przystojniak, jakich niewiele. Po prostu mistrz wszystkiego. Śpiewa, tańczy i walczy. Człowiek renesansu prawdziwy. Kiedyś w telewizji ciągnął ciężarówki. Dobrze, że ciężarówki. Także potrafi pięknie śpiewać, ma za sobą cudowną piosenkę, po prostu sobą bądź, polecamy. Oczywiście on jest sobą tak bardzo, że nigdy nie chce już oglądać ani słuchać. Nosi ten piękny garnek, jak zawsze. To są majty na głowie, bo on jest moim wielkim fanem przecież i kiedyś rzuciłam mu majty z okna i od tej pory zawsze nosi tą bandanę. Myślę, że był na płaszcz by starczyło. Bigos! Nie nagrywam z tobą więcej! Ale w sumie masz rację. Przed wami, Pudzian, leżysz na macie! Piękny, najlepszy, najcudowniejszy. Cudowny. A dzisiaj przed wami, bo w sumie tego nie powiedzieliśmy, mamy dla was recenzję The Sims 4 Topless! Jej! Najlepsze. Najlepsze akcesoria, słuchajcie, najwspanialsze, najbardziej potrzebne w Simsach. Tak. Aha. Ja myślę, warto 4 dychy dać. Totalnie. Już słuchajcie, trampki odpadają, nie? Musicie mieć ten pakiet. Znaczy nie pakiet, to akcesoria. Musicie, akcesoria. Kupujcie. Za milion tak. Hajsów. Patrzcie, ile z cudownych fryzur dochodzi. Ła, 4 aż. O kurde. O, to jest takie urocze. Na pewno w czymś takim bym ćwiczyła. W ogóle bym się fryzura nie rozwaliła, nie? Patrz to w ogóle, jak to wygląda. Okej. Okay. To już jest dziwne. Ktoś, kto to zrobił, powinien być zwolniony, nawet z EA. Jestem predatorem, jestem predatorem. No i oczywiście moje ulubione połączenie, czyli kolor włosów razem z kolorem jakimś tam dodatkowym
i nie można sobie tego dodatkowego koloru wybrać, nie? Trzeba po prostu tutaj, albo masz blond włosy i masz tylko taką ujnię z patatajnią, albo nie masz nic. Swoją drogą, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, te włosy się, a nie, przepraszam, myślałam, że tamte włosy mieliśmy poprzednio, a mamy jednak te. One się tak bardzo różnią od siebie. Mhm, bardzo. W ogóle żaden z tych kolorów nie jest dobry. Nie ma dobrych kolorów. No zobacz to, rudy i zielony, naprawdę. No pięknie! O, popatrz, tutaj takie ogniste. O, ogniste, dobra, ogniste. Zostawimy jeszcze jej. Im wyszło. Zostawimy jej ogniste. Doceniamy ombre. Piękne ombre, specjalnie dla ciebie. Mua. Ale ja się tak łatwo nie dam, nie jestem łatwa, nie? Żeby nie było. Nie, wcale. Dobra, to teraz tak, już wiemy, że żadne majty na głowę nie doszły, żadne dodatki nie doszły, my też jeszcze trochę i nigdy nie dojdziemy, jeżeli będziemy tak długo grać w Sims 4. Super, gra najlepsza, dajesz mi top les. Makijażów też nie ma żadnych, zresztą jakoś się nie dziwię, bo tak ciężko widzę na siłownię w make-upie chodzić, no ale powiedzmy, no, że... No co ty, a jak będzie jakiś przystojniak, to co wtedy zrobisz? Rozbiorę się. Makijaża? Okay. Rozbiorę się i złowię na cycki. Dobrze, mamy dwa zestawiki. Takie. O, to takie już blisko topless, no. Czekaj, patrz, takie sexy czerwone. O kurczę. Albo takie zielone. Rajtowe. Nie. Może jednak te zielone, nie? Ty, ale patrz, jakie futerko tej. No, to ten sweterek jest taki trochę dziwny lekko, ale z drugiej strony... Te zestawy tych takich sportowych rzeczy, zwłaszcza z tym tutaj na ramionach, to się bolerko chyba nazywa. Nie wiem, pomóżcie, tak. Piszcie w komentarzach. Tak, bolerko. O kurde, młotka, stylistka! Kreatorka smaku i stylu. W ogóle ta bluzka z tym czymś tutaj na ramionach kojarzy mi się troszeczkę z tym dodatkiem wampiry, więc jeżeli będziecie mieli wampira i będziecie chcieli go tak trochę fitness ubrać, to myślę, że to będzie pasowało. No. No o Rety, co to za bluzka paskudna, patrz. Jaka obrzygana tej. Ktoś zjadł kepsa, przegryzł smerfem i wyrzygał się jej na bluzkę, nie? Ale... Ktoś miał dobrego kepsa w EA. Tak, ale to czerwone jest takie do przyjęcia, według mnie. No, w ogóle będzie śmiesznie, jak my się tutaj podniecamy, że powiedziałeś bolerko, a pewnie się okaże, że to w ogóle tak się nie nazywa, nie? Pewnie dokładnie tak będzie. O, kolejna obsrana rzecz. Jest dobrze, o to wygląda tak, popatrz, tak stylish. Czyli tamto czerwone i to czerwone jest w miarę okej. Okay. Reszta jest obrzygane. O, to też jest w porządku. Mhm. Mówi, że tamto te poprzednie, co pokazywałaś. Nie te, te jedynka, ale czerwona. Jedynka, ale czerwona motka. Jedynka, ale tu i czerwone. Dla mnie jest to okej. Mówi, że podobają ci się te leggingsy. Fajne są. Nie mam smaku, ale nie, to 58 na plecach jest wyżygane, to nie, ale leggingsy spoko i buty też całkiem okej, jak dla mnie. Proszę cię, te leggingsy wyglądają, jakby to były na początku ten... Czarna, no bo one, słuchaj, nie, bo to było tak, słuchaj. Ona chciała sobie zrobić oryginalne swoje własne leggingsy i wzięła czarne, zwykłe, takie wiesz, chamskie getry z bazaru, włożyła do wybielacza, porobiła te plamy, a później stwierdziła, że jest mało stylish, wzięła czerwoną farbę i namalowała wstęgi. Dobra historia, nawet jak do leggingsów. To się nazywa te DYI chyba. I ona tak to zrobiła. DYI? DYI. Jest takie coś, że oni... Albo odwrotnie, nie pamiętam. Piszecie w komentarzach, wy na pewno będziecie wiedzieć, co mi chodzi, bo Bigos to nigdy nie wie. I tam... No to! Bigos nigdy nie wie. I to są te wszystkie takie mądre, ładne rzeczy robione w domu. Ach, te własnoręcznie takie robione rzeczy. Tak, tak. I ona chciała, i ona tak chciała. Tylko ja nie pamiętam... DNY czy coś takiego? Coś takiego. Ja nie pamiętam, jak się ten skrót tam pisze, ale jest coś takiego. Wy piszecie w komentarzach, bo wy pamiętacie. Poza tym macie internet pod ręcyma, a my nie, bo nagrywamy. No. 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 Dobrze, to zobaczmy, co sobie doszło, jeśli chodzi o bluzeczki. O. Ta taka na Gesslerową, patrz. Matko. Ale ile kolorów. O, ta jeszcze bardziej na Gesslerową. No, no, totalnie. No, no. Piękne są te rzeczy. Cudowne, o Jezus, nie. O. Czekaj, wezmę taki zielony, nie ma takiego, bo jakby był taki o Boże, nie. Co to jest? Ej, to wygląda jakby ten, karta graficzna się popsuła, nie? Tak kawałek. Zepsuty GeForce. Dobra. Jakieś losowe rzeczy się wstawiły.
Otóż to, o popatrz, jest! I to wygląda jak jaja aliena w tym momencie. Widzisz, to jaja aliena źle brzmią. Wycofajmy to stwierdzenie. Nie wiem, jak wyglądają jaja aliena, nigdy nie dotykałam. Dobra. Ale jest całkiem na, jest ten, na fitness, nie? Jak najbardziej. I tak kolorystycznie też całkiem okej, jest dobrane. Takie mocne kolory ten, nie? Są tutaj. O, a tutaj na Nanę jest ubranie. Pozdrawiamy Nanę bardzo serdecznie. O. Nana, bądź moją żoną. O. To popatrz, o dywan ktoś zarąbał. Nie, ale ta tekstura na tym, na tej siatce, na rękawach jest straszna. Nie, to jest straszne. To w ogóle, tego nie chcemy. No i tutaj mamy na wampira. Nie, to mi się podoba. Ale futerko na fitness, no... W sumie, trzeba jakoś wyglądać w sumie, trzeba się jakoś prezentować. To jest gąbka, no, tak naprawdę, jak tak się pocisz, jak świnia, to cię od razu polerko, wiesz, wciąga, a jak wychodzisz z siłowni, to z takiego jednorazowego użytku i wywalasz do śmieci. Ewentualnie idziesz pod prysznic i wyciskasz, nie? Przy okazji zbierasz na dole słoiczkami i masz sól. Full recycling. Podoba mi się stwierdzenie, pocisz się jak świnia. W sumie nie wiem, czy świnie się pocą. Trzeba by sprawdzić. No dobrze, i dochodzą takie spodnie i takie spodnie. A to gdzie są tamte leggingsy, od tamte wyprane takie? W dodatkach. Aaaa! Tam, gdzie masz okulary i tam, no. Bo widzisz, bo teraz możesz zrobić takie połączenie, jak tutaj masz, czyli taka sportowa spódniczka i pod spodem te leggingsy. Bo ja na pewno jakbym szła na siłownię, to bym sobie założyła taką kieckę. Żeby mi było wygodniej, wiesz? No trzeba się, Motka, prezentować. Właśnie z tym pudrowym różem, który tak omijasz, widzę to. O, proszę. Zadowolony? Dziękuję. Ucieszony jesteś? Tak. Szczęśliwszy w życiu? To czekaj, to trzeba bluzkę jakąś ładną dobrać. O, patrz, jak to ślicznie teraz wygląda. Aż dobra. Kreatorka smaku i stylu. No dobra, to tutaj, jeśli chodzi o dodatki, to dochodzą leggingsy, długie i krótkie. Te takie trochę na nurka, ale patrz, jak się świecą. No ale sportowe są, no wpisują się jakby w kanwę tego wszystkiego. To takie trochę po głębszej imprezie. O, patrz, jakie urocze. No. Because, no. Nie musisz przyznawać mi racji, jeśli się ze mną nie zgadzasz. O, te są. Wiesz co, one mi troszkę kojarzą się z... Klaunem. Też. Ale z kosmitami w Trójce. Bo ten motyw często się przewijał w kosmitach w Trójce. Mhm. No dobrze, to trochę zostawimy... Trochę tak łuskowato, czy coś takiego, nie? Mhm. Ja bym zostawiła te obsrane, takie wywaliła się w płocie. Ja bym chciał widzieć, jakbyś ty miała tworzyć opisy do ubrań, nie? To takie obsrane. Ja myślę, że każdy szanujący się projektant powinien mnie zatrudnić. Na pewno szanujący się. Mhm. Ewentualnie jakaś strona z ubraniami, sprzedająca ubrania, powinna mnie zatrudnić i wtedy ja będę tam robić te opisy. Patrz, jak ślicznie ubrałam ją. O ja, no i jeszcze buty doszły takie... Jeszcze piękniej jest, ale one też są takie obrzdzone, no kurde. Ale to powiem ci, że te buty bardzo mi się podobają. Te Ej, trampy. No, muszę ci powiedzieć, fajne że są trampy. Jestem w szoku. Bigos jest tak bardzo w szoku, że aż zabrało mu internety. Słuchajcie, robimy cięcie. Nie, no jestem, spokojnie. A to czemu ci urwało? Nie wiem. Po prostu ktoś tu sabotuje, wiesz, chciałem coś powiedzieć dobrego, nie, już przerwało. Nie, chodzi mi o to, że jestem w szoku, bo no ile można trampków zrobić, nie? A ktoś tutaj pomyślał i są to... Coś innego niż trampy, ale fajne. Ale to jest nadal sportowe, nie? I są wysokie. Naprawdę sztos. Tutaj pięknie super. Wyszło, tak. No i tutaj już więcej szału nie ma. Wiesz, czego mi brakuje z tych fitnessowych rzeczy, z dodatków? Tych takich sportowych bransoletek na przykład, które są, które tam tak. Zbierają ci pot z nadgarstków. No one są po to, żebyś jak się pocisz, ci się ręce pocą i ci spływa pot, to żeby się zatrzymywał na tych takich bransoletkach, tych takich materiałowych. Ewentualnie jak ci się czoło poci, to żebyś sobie przetarł właśnie i żeby ci pozbierało. Nie wiedziałeś? Okay. To ty jesteś taki szczupły, piękny, fit i w ogóle i ty o tym nie wiesz, a ja siedzę przed kompem, nagrywam Simsy i tłuszcz mi się wylewa z krzesła i ja o tym wiem.
Sorry, ja mam tylko, wiesz, takie Apple Watche i tak dalej, co mi bicie serca pokazują. No właśnie, i to są kolejne rzeczy, których mi brakuje. Właśnie te takie do mierzenia tętna, różne tam rzeczy. I ogólnie jakichś takich sportowych dodatków, jakieś zegarki, nie zegarki i tak dalej. To by było fajne. No i bandamki na głowę. Te takie zawinięte opaski. W sumie masz rację, bo tych sportowych dodatków jest tak dosyć mało, a wydajemy akcesoria o fitnessie, to fajnie by było je tutaj wklepać, nie? No bo tak to, wiesz, takich zwyczajnych, nie wiem, no jak być rodzicem, no to tam na przykład coś takiego tak średnio pasuje, nie? Takie, wiesz, nagle sportowe rzeczy. Dokładnie. No a tutaj jednak poruszamy temat sportu, no to lecimy już do końca, nie? Jakieś, wiesz, opaski tym podobne. Nawet, no, wiesz co, w dodatkach słuchaweczki te takie malutkie jak do telefonu na MP3. Takie, wiesz, białe, nie wiem, zielone, niebieskie i czarne, takie wtykane do uszu. Przecież dużo ludzi jak ćwiczy, w trakcie ćwiczeń sobie słucha muzyki właśnie na takich malutkich słuchaweczkach. I radyjkach i tak dalej. To wszystko mogłoby być jako dodatki. Też by można było, no, takie słuchawki wklepnąć. To akurat prawda. No tu taka lipka troszkę. No to zobaczymy, co tam w męskich. To działka ogarnięta. Dzień dobry, Mariusz. Ściągnij mu te majty. Ty od razu widzisz faceta, by majty ściągać, wiesz co? No sama powiedziałaś, że ma majty na głowie. Nic mu nie chce tam ściągać na dole. Praszam no dobra. Sobie. Daj te majty z głowy. O, jaki piękny Mariusz. O, to sam seks. Wybierzmy mu fryzurę na mopa. Straszne! Nie, czemu? Dlaczego? Znaczy w ogóle ta fryzura jest źle zrobiona, bo ona tutaj jest taka przyklepana i na dole jest taka rozszerzona, przez to człowiek wygląda jak, nie wiem, jakieś takie, wiesz, czubek dildo, nie? To jest złe porównanie. Nie, ja nigdy nie widziałam dildo, nie mam pojęcia, jak wygląda czubek dildo, ale właśnie jeżeli wygląda, to tak jak jego głowa w tym momencie. No. Ej, no to weź wyłącz te męskie i dajmy mu jakąś kobiecą z tego fitnessu. Naprawdę? Może będzie lepiej no to wyglądać. Ty, on ma tutaj fryzurę jak w drugiej części Terminatora, ten dzieciak. O Boże. Opatrz, zostawmy mu Elsę. Pięknie, będzie idealnie pasować do tego teledysku, do tej piosenki, po prostu sobą bądź. Tak. Patrz, jak ślicznie wygląda, taki Mariuszu nie taki. Mariuszu nie. Taki Pudzianiu nie taki. Dobra. Ale ciężarówka dalej może cię pociągnąć. Teraz na włosach, żeby było tak bardziej, wiesz. Mm-hmm. A, zobaczymy, czy doszły jakieś zarosty. Właśnie, czy dzieciaki mają jakieś nowe ubranka, czy nie? Nope. Dzieciaki nie idą na fitness. Dzieciaki mogą być spasione, tak? Dopiero później, jak stają się nastolatkami, to o kurde, jestem gruby, muszę coś ze sobą zrobić. Okej. No. Tu nic nowego. No bo w sumie, to jest w sumie dobre, bo w sumie teraz dzieciaki robią te wszystkie sporty i fitnessy, mówię ci, tylko żeby się chwalić na fejsie, ile przebiegły kilometrów, nie? A tutaj Simsy pokazują, że nie warto i trzeba być sobą. Tak. Mamy wytłumaczenie. Ale ty, to wygląda strasznie, jakbym zobaczyła tak ubranego faceta na siłce, to na pewno by do mnie nie podszedł. Zaczęłabym w niego jakimiś tam rzucać sterydami czy innymi odżywkami. Nie, czyli byś sterydy brała? No, wiadomo. Najpierw masa, potem rzeźba. Odżywki, sterydy, no pięknie. Ale w ogóle facet w leggingsach. Ej, ale na siłowni to nie jest takie niecodzienne. Wiesz, to dobrze, że ma te shorty takie ubrane, bo jakbym miał te leggingsy, to by mu się robiły oczy ważki i po prostu ćwicząc na siłowni musiałabym oglądać jego dyndające wiadomo co. Nie, facet w leggingsach nie. Te takie męskie leggingsy na zimę pod spodnie, to jeszcze spoko, ale na siłkę nie chciała, po prostu nie. A to się kalesony nie nazywa? Kalesony właśnie. Leggingsy na zimę. No dobrze, skrót myślowy. O, popatrz tutaj na Halloween tak lekko. Mhm. Ej, ale... Taki hipster style. Te spodnie są spoko, one są dobrze zrobione, ale na tych jego girach wyglądają okropnie. Czy w ogóle to ubranie średnio wygląda? Dla mnie to jest tak trochę, wiesz, dzisiaj takie ubranie i jutro bez glutenu, a pojutrze homo, nie? O Jezu, no gluten. No gluten. Na pewno, jeżeli chodzisz tak ubrany, nie jesz glutenu i nie pijesz laktozy, więc nie, dla mnie nie. No ale to jest to bardzo fajny zestaw. Nie wpisuję się w tą kanwę, bo ja, wiesz, maczki, a nie jakieś siłownie, nie? No. To
wygląda fajnie. Znaczy do naszego płódziana nie pasuje, ale ogólnie podoba mi się ten strój. Znaczy ten to jest zestaw. Akurat... Jest ombre na spodenkach. Jest obrzygane. Zawsze musi być jakieś obrzygane coś w Simsach. To nie da się tak, żeby chociaż jedne ubrania były ładne, schludne i takie normalne. Nie, zawsze się znajdzie jakaś obrzygana bluzka albo spodnie. Tam jej nieźle balują. O, tu znowu się karta graficzna popsuła. To jest odpowietrznik. Dobrze. No dobrze, no i tutaj się szał niestety... Nie ta bluza jest fajna, ta, na którą teraz najeżdżasz. Nie ta, ta obok. Ta jest hipsterska, nie, ja tego nie kupuję. Jak hipsterska? Czemu hipsterska? No dzisiaj taka bluza, jutro bez glutenu, a pojutrze homo i koniec, no. No to ja nie chcę takiej bluzy, jak to ma się tak skończyć. Dobrze, to tak trochę jak do nurkowania w ogóle. No, troszeczkę. Podejrzewam, że jakby to połączyć z tymi jednymi leginsami, to by właśnie w taki strój do nurkowania wyszedł. Nie wiem, jaki to ma, co to ma wspólnego z fitnessem, ale no... Serio? Nie, no mi się wydaje, że to akurat na siłownię jak najbardziej. No i ubrałby się tak na siłkę, przecież byś się ugotował. Ja bym się w ogóle nie ubrał na siłkę, bo nie chodzę na siłkę. No tak, ale zapomniałam. Ale no wiem, że ludzie takie rzeczy, no tak chodzą ubrani na siłownię młotka teraz. Ja pierniczę, dobrze, że mnie jakieś na siłowni takie... nie ma. Sporty i tym podobne. Popatrz, jak to wygląda. No ja pierdzielę, nie bigos, nie, po prostu nie. No ja wiem, że nie i no, popatrz ja też na to mówię, w ogóle, nie, ale... co to jest. No to jest akurat straszne. Wygląda jak kurtka taka skórzana. Na pewno w czymś takim ćwiczyła i na pewno bym się w tym nie ugotowała. No popatrz. No to akurat jest słabe. Jeszcze ten, widzisz to przy... Wróć jeszcze do tamtego, widzisz ten... Ta metka? Ten... No, przy tym ta różowa. Idealnie pasuje do zielonego. To zostawimy mu tak. O Boże. Nie no, to akurat jest straszne. Dlatego to zostawimy. Dobra, i teraz spodenki jakieś. Mamy takie krótkie. O! Okej. Okay. Nie pasują do tej pięknej różowej bluzy. A to? Tutaj ściągacze są takie wielkie na dole. Ale patrz to! O kurde! Bierę. Idealnie wyszło. Jeszcze te leggingsy pod spodem sobie... Ej no, co zrobiłaś? Zostawić mu te leggingsy? No proszę cię. No dobrze, to mu zostawię o takie leggingsy. Proszę bardzo. Pięknie. No, jeszcze kolor bucików? To czekaj, ja mam jeszcze pomysł, bo my tutaj mamy taki dodatek. O nie. Z kręglami. Ja mam pomysł i się zaczyna. Cicho. O, to jeszcze mu takie dodamy. No nie ma pod kolor. O! Czemu nie ma pod kolor? To patrz, nie, tak będzie ślicznie. I buciki. Tadam! A czemu one nie są takie jaskrawe jak ten dresik? W sumie chyba widziałem, że niektórzy mają jakieś takie te rękawiczki takie sportowe, nie? Na siłownię. Więc to by się w sumie przydało. Też by się przydało razem z tymi pulsometrami i innymi takimi rzeczami, których tu niestety nie ma. No. Dobra, no to w sumie tyle z kasaniem. Tak, zgadza się. Bigos, jak ci się podobają ubranka? Powiem ci tak, trochę mi jest tego za mało, no ale mi zawsze będzie wiecznie za mało za cztery dychy. Chociaż trochę sportowych rzeczy było w dniu spa. Tak mi się wydaje, gdzieś tam się to przewija. No i ile można wyciągnąć z tego, nie? Ze sportowych rzeczy. Więc takich stricte sportowych rzeczy już trochę mamy. Nie potrzebujemy jakoś super mocno dużo więcej. Podobają mi się te ubrania, że one mają takie mocne, żywe kolory, bo właśnie te sportowe ciuchy właśnie charakteryzują się, że to są takie żywe kolory, neonowe. Bardzo często pojawia się taka limonka, nie wiem jak to nazywać, ten zielony taki, wiesz, pomieszany z tym żółtym. Więc to akurat jest... Seledyn to się nazywa chyba, wiesz? Seledyn? No seledyn. Może być seledyn, cokolwiek. Te obsrane wzory totalnie mi się nie podobają, ale Legends i tak dalej, są spoko. No oprócz tej bluzki, kurtki czy cokolwiek, to on ma tutaj na sobie, bo to akurat jest smród straszny. No i tych fryzur jest jak kot napłakał, nie? Przy czym ta fryzura, którą dostają mężczyźni, no jest po prostu zła. I tyle by było. Także kas wygląda w miarę spoko, mogło być lepiej, ale jakby ciężko coś więcej wymagać, nie? O.
Dobrze, jeśli chodzi o kas z mojej strony, no to brakuje mi tych przedmiotów, o których wspomniałam, czyli zegarków, pulsometrów, tych takich bandamek wszelkiej maści, stabilizatorów, niestabilizatorów, bo przecież wiadomo, że kontuzje też się zdarzają. Fajnie by było, jakby coś takiego pojawiło. Albo taka chamska opaska, nie? Na głowę. Na przykład. To by było fajne. Jeśli chodzi o fryzury, no, moja reakcja była chyba wystarczająca. Ja strasznie nie lubię tych fryzur z ombre, one są w ogóle bez sensu i bez sensu jest to zrobione, bo nie można sobie wybrać tego koloru dodatkowej farby na głowie, także to jest słabe. I traktowanie dwóch takich różnych włosów jako dwie osobne fryzury, no dla mnie to jest bez sensu. Jeszcze pokażę, o co mi chodzi, bo się tak wypowiedziałam, że pewnie niektórzy nie będą wiedzieli, o co chodzi. Także, że są na dwóch slotach, nie osobno. Tak, że to jest traktowane jako dwie różne fryzury. Mi się to nie podoba. To nie powinno być zrobione w ten sposób. Albo chcemy mieć jakieś ombre i sobie robimy dodatkowe tutaj jakieś warstwy, nie warstwy na włosach i sobie wybieramy kolor farby. Albo zostawiamy czyste bez farby i tak dalej. A nie w ten sposób. To jest według mnie bez sensu. No i samo to, że nie możemy sobie wybrać tego dodatkowego koloru, jest po prostu słabe. Zapychanie menu. Otóż to. Jeśli chodzi o fryzury, no to ta fryzura... No, to... Po prostu nie, po prostu nie. Ona jest źle zrobiona jako model i w ogóle źle wygląda, więc przemilczmy to. Jeśli chodzi o męskie fryzury, to odpada. Jeśli chodzi o ubrania, mi się te ubrania podobają. Nie wszystkie, bo były te, które obśmiałam, ale większość z nich mi się podoba. One nadają takiego fajnego, nowoczesnego stylu, którego troszeczkę tutaj brakowało, bo jednak jeśli chodzi o Simsy 4, te dresy, które tutaj się pojawiały, były takie standardowe i w sumie bez szału. A jednak te nowoczesne ubrania, które tutaj doszły... No okej, ja to mówię dzisiaj takie leggingsy, jutro bez glutenu, a pojutrze tylko w dupę, ale... Nie, to... Ale to jednak, kurde, gdzieś tam było potrzebne, bo pamiętam, jak zawsze robiłam swoje simy i próbowałam zrobić jakiś strój sportowy, to co tutaj było dla mnie niewystarczająco dobre i te rzeczy były jakieś takie, jak z PRL-u trochę, nie? A tutaj jednak tak. taka nutka nowości i taki powiew świeżości, ale mi się zrymowało, także... O kurde, młotka to poetka. A jeszcze trochę i będę w Pudzian Band występować, tam pisać im teksty, nie? Nie, proszę nie. Sobą bądź. Dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o kas. Zaskakująco dobrze wypadł, przynajmniej według mnie. Ale czy jest to warte 4 dychy, no to musicie sobie ocenić sami. Tymczasem co, idziemy patrzeć na przedmioty? Tak, milion obiektów idziemy patrzeć. Tak, także 3, 2, 1, cięcie, patrzamy. I jesteśmy z powrotem na waszych ekranach, milion przedmiotów, które doszły. W przeciwieństwie do nas. Młotka wyciągnęła je wszystkie jak pudzianowskie ciężarówki. O tak. Doszły gotowe pokoje, proszę bardzo. Możecie sobie zerknąć, pourządzać coś w tych stylach. To jest lustro, żeby było ciekawiej. Oto. Ciekawie wykorzystane. Dla mnie całkiem okej. Okay. Niech będzie. Ej, a powiedz mi, kliknij na ścianę i weź ją zrób najwyższą. Kliknij na ścianę i zrób ją najwyższą, proszę bardzo. No wygląda to spoko. Czy te ścianki się mieszczą w ogóle? Nie, no dobrze wygląda. Chyba na najwyższy się zmieści. Nie, bo wiesz, obczajam, czy te ścianki do jakiegokolwiek pokoju się zmieszczą, bo one są takie wysokie, nie? Poziomowego. No, chyba się zmieszczą, zaraz zresztą zobaczymy. Czekaj. Ja na tych najwyższych chyba będzie. Ja ci chyba zbuduję i będziemy wszystko wiedzieć. O, proszę zbuduj bardzo. Zbuduj mi, młotka. Zbuduję Oj, zbuduj ci. Mi. Masz, zbudowałam ci. Z jaką pogardą, masz! No i patrz, zmieściło się, ale rzeczywiście jest tak już. Na styk. No, ale tylko ten, nie? Najwyższa. Czekaj, do zobaczymy. Do niższych nie ma szans. Nie da się teraz! Widzisz? Czemu się nie da? No bo zabezpieczone, a nie da się, popatrz, i zniknęło. No, jakie zabezpieczenie? Pękło, no. Zjadłam. Uchlołam. Dobra, to czekaj, to ja to zrobię tak, żeby nam tutaj nie zawalało niczego. A są w ogóle kolorki różne, ten? Ścianek? Już ci pokazuję, proszę bardzo. Pokaż mi, pokaż, młotka. Już ci pokazuję ścianę. Proszę bardzo. Tak bardzo szału ładne. Nie ma, jeśli chodzi o kolory. Te czerwone, super, o. O, to nie jest w sumie czerwony, tylko chyba w tym świetle to tak wygląda, taki wiesz? Drewniony?
takie w sumie nie wiadomo co. No bo właśnie, te przedmioty, które doszły, to jest takie w sumie nie wiadomo co. Ni to modern, ni to retro, ni to PRL. Te wzory tutaj takie... ni to PRL. Te wzory tutaj takie dodatkowe, no to słuchajcie, to wieje PRL-em. Przynajmniej dla mnie. Mi te wszystkie obiekty bardzo mocno pasują do tego... tych akcesoriów styl dawnych szmat. Naprawdę. Jak jest ta kanapa na przykład, nie? Ej, nie wiem, ej, pokaż obiekty stylu dawnych szmat. Ta kanapa, czekaj, jeszcze wybiorę ci. No i popatrz, i znowu poduszka PRL-owska. Styl dawnych szmat. Mi nie powiedziała, że to jest z fitnessu, to ja bym myślał, że naprawdę to jest ze stylu dawnych szmat. Zobacz sobie. Czy ja wiem? No, zaraz zobaczymy. W sumie. Zajeżdża trochę, nie? Tym stylem. Może to było jedno i to samo, pozdrawiamy bardzo serdecznie Maxis. może to ktoś zrobił jako jedno i postanowili podzielić na dwa i zrobić dwa dodatki, kto wie. No może tak, ale no nie wiem, no mi te obiekty się dosyć mocno łączą. O, na przykład zobacz. Rzeczywiście. Wiesz, że nie zwróciłam uwagi? A widzisz, a ja ci pomogłem. Bigos zawsze czujny. Mhm. No dobrze. Znaczy, nie żeby to było coś złego, bo mi się te obiekty podobają, nie? Stylistycznie. Ale no mówię, że właśnie no mamy coś taką trochę powtórkę z rozrywki, jeżeli chodzi o styl. Z drugiej strony pamiętaj, że tych rzeczy ze stylu dawnych szmat było tak mało, że dobrze je uzupełnić czymś nowym, tak na dobrą sprawę. No bo popatrz, tutaj mamy takie rzeczy salonowe, tutaj tak trochę salon, gabinet i łazienka. I jeszcze kibel. Tak, więc można byłoby to ładnie połączyć razem. Uzupełnili. No, także tyle jest obiektów. Szałpał po prostu. Mi te obiekty jeszcze... się średnio podobają, bo one kolorystycznie tak przypominają trochę kupę. I tak nie wiem, no... Dla mnie to tak jakoś bez polotu. Fajnie, że jest coś nowego, innego, ale nie wiem, czy gdziekolwiek bym je wykorzystała. Gdzieś to połączenie tego takiego pseudo-PRL-u z tą nowoczesnością im nie do końca wyszło. Te tekstury są jakieś takie dziwne. Nie potrafię powiedzieć, co mi nie pasuje, ale dla mnie to jest brzydkie. Mi akurat pasuje ten styl, ale rozumiem, że komuś może nie odpowiadać. Znaczy wiesz, z dwojga złego lepiej mieć taki dodatkowy styl niż nie mieć żadnego, ale jakoś tak tutaj coś mi tutaj nie gra, gdzieś coś nie do końca jest to spójne ze sobą. Nie potrafię powiedzieć, co dokładnie mi nie pasuje, ale gdzieś ta estetyka u mnie troszeczkę ucieka. Nie wiem, no mi akurat te obiekty pasują, chociaż właśnie przechodząc tak subtelnie do tych obiektów trzech, czyli ścianka spinaczkowa i te bieżnia i to drugie, nie wiem jak to się nazywa. Jakiś atlas czy inne badziewie. No wiesz, no, o to chodzi, te rąkami i ten, ćwiczysz? No ja wiem o co chodzi, o to. Dla mnie te obiekty są za masywne. Nie, są za masywne i tak naprawdę zupełnie niepotrzebne, no bo spójrz, te obiekty tak naprawdę już były wcześniej i to w dwóch różnych wydaniach. No. Znaczy, rozumiem jakby fakt tego, że jeżeli chcemy zrobić spójną, fajną siłownię, to żeby te ścianki spinaczkowe pasowały stylem do tego, no to trzeba było zrobić taki zabieg. Ale no mówię, to jest za masywne, to nie wygląda za dobrze moim zdaniem. Nie wiem, no może ja nie jestem fanem czegoś takiego, ale no zobaczcie, jaki kloc młotka postawiła. Chyba ty. Zobaczcie sobie, jakiego młotka postawiła kloca, nie? Na środku działki. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że popatrz, to jest z dnia w spa i to jest z dnia w spa i tak, kurde, no naprawdę, no. 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 Tak trochę podobnie, nie? Znaczy, nie dość, że podobnie, no to kurczę, dobra, dostaliśmy to już w spa, tak? Już nie potrzebujemy jeszcze w fitnessie. Mogli dorzucić coś innego. Ale proszę cię, w trójce miałaś 10 stołów z piłkarzykami. No dobrze, niech ci będzie, ale i tak mnie się to nie podoba. I już, dobrze. Tak, i już. Dobra, przechodzimy do rozgrywki, bo jeszcze, jej najwięcej. Jeszcze jest ten, jeszcze są dwie ściany z kamieni. Tak, o tutaj mamy ładnie położone. Tutaj macie takie kafle, a tutaj macie takie kafle. No, proszę. Jakby ktoś chciał rzucić kamieniem na siłowni, to można, no. Znaczy, mi się wydaje, że w ogóle to miało nawiązywać troszeczkę do wspinaczki samej w sobie. Takie mam wrażenie. I dlatego tutaj jest dużo tych takich kamiennych akcentów. Ale to tutaj drewno, tam kamień, tu PRL, tu nowoczesność. Nie, jakoś tak nie chce mi się to ze sobą łączyć. No i te dwie maszyny zupełnie zbędne dla mnie. Powinni zrobić coś innego.
jakiekolwiek jakieś... inne dwie, jakiś, nie wiem, rowerek na przykład treningowy, albo te takie, co się tak macha rękami i nogami, awesome. Te takie stojące. Wiesz, o które mi chodzi? O orbitreki właśnie. O, dobra, okej. Okay. Na początku tak. Nie szczaliłem. Ewentualnie możliwość zajęć grupowych, jeśli chodzi o fitness. Tak jak była yoga, to na przykład fitness. No, też to jest gdzieś tamten. A jeżeli jeszcze jesteśmy przy podsumowaniu obiektów, powiem ci, że mi trochę brakuje takich ozdobników typowo sportowych, wiesz, jakieś porozwalane, nie wiem, torby czy coś takiego. Tak. Tego tak. Nigdy nie jest za dużo. Porozwalane ubrania, porozwalane torby, te takie szafki jakieś sportowe typowo jak na siłownię. To z wieszaków no to mamy to, o proszę, ręcznik. O, ręcznik. No wiesz, ręcznik. Takie ciężarki czy coś tam, nie takie typowo na siłownię rzeczy, takie ozdobniki, bo tego nie ma za dużo chyba tak typowo na siłownię, więc to by się przydało. Piękne ubranie, pozdrawiamy Zmorkę Pospolitą bardzo serdecznie. Dobrała to idealnie. Piękny strojak, w sumie nie ustaliliśmy żadnego sportowego, nie? Tak, tylko zrobiliśmy na co dzień. Oj tam, i tak wypadliśmy fantastycznie jak zawsze. Dobra, ale jeszcze już teraz wbijając do rozgrywki, mamy do kupienia słuchaweczki. Są słuchaweczki, już kupuję słuchaweczki. Proszę bardzo. Gdzieś to będzie, więcej opcji, zamów. Kup słuchawki. A, popatrz, można sobie wybrać, to jest. Złote, gdzie są złote, bo ja nie widzę. Wyżej, o jedno. Jest! Dałaś radę. I patrz, dobra. Nawet nie musiał usiąść przy tym kąpie, żeby to zamówić, no ale to... No to tak, a jej możemy różowe na przykład dać, co? Dobrze. Słuchawki. Różowe i słuchawki. To jest super, bo to jest jak na studiach, nie? Z dwójeczki. A mi to przeszkadzało cały czas, bo nie dość, że trzeba kontrolować te słuchawki, że tak to ujmę, czyli pamiętać, żeby je zdjąć, włączyć, wyłączyć, muzykę wybrać i tak dalej, to jak nasi systemowie kładą się spać i mają te słuchawki włączone, nawet jak nie mają ich na głowie, to te się budzą. I z jednej strony jest to normalne, tak? Bo wiadomo, nikt by nie zasnął mając coś tam grającego przy sobie, chociaż są tacy, którzy zasypiają przy muzyce. Ale jednocześnie, no kurczę, to już powinno się z automatu wyłączać, tak? To bez przesady. Przynajmniej z mojej perspektywy powinien wziąć i pyknąć, albo automatycznie powinno się to wyłączać, bo czasami się po prostu zapomni o tych słuchawkach, bo ich nie widać, znaczy nie zawsze je widać, no. Ale no, co, to mówi, że on tak będzie w nieskończoność stawał i zasypiał i kładł się do łóżka i wstawał, tak nieskończoność? Tak. On nie ogarnie za pierwszym razem, żeby to wyłączyć nie. No to patrz, akurat jest słabe. I ma New Disco i ma te słuchaweczki, o tutaj. I teraz cały czas będzie słuchał New Disco i tworzył, i popatrz, jeżeli mu wstawię łóżeczko, dajcie łóżko jakieś. Właśnie, pokaż mi łóżko, młotka. Pokażę ci łóżko. Proszę, jeszcze takie dobre łóżko mu kupimy, takie fancy. O, kurczę. O, popatrz, już tam myśli o żarciu. Jak no, zrobić no patrzę, jak fit batoniki. Bez glutenu. Tak, bez glutenu. No i popatrz, i ma teraz te słuchaweczki w uszach cały czas. Ono tu. A się kurde bujasz powoli, rusz od włok! Aha, jednak pudzian, nie? To pudzian. O, drzemka w rytmie disco i masz śpi. Drzemka w rytmie disco, what? I wiesz, i kładzie się z nimi, i to muzykę dalej słychać, nie? Aha! Wstanę! I nie wiem o co chodzi i nie będę spał. Nie, patrz, ogarnął, że ten... No, że ale nie wyłączył. Przeszkadzają. A nie wyłączy. O, szok, ale inteligentny sim, o kurde. No właśnie. A pokaż tam te w rytmie disco. Może to jest to młotka? Dobrze, nie, w rytmie disco. To jest dlatego, że on jest mistrzem parkietu, bo przecież taniec z gwiazdami. Ty, ale tym razem zasnął w słuchawkach, ty. Może to z tego będzie. Nie, dla mnie to jest troszeczkę nielogiczne, ale... Ale okej. Okay. O co chodzi? Niech się Mariusz wyśpi. Ma piękne gadki swoją drogą. Brałabym. Mariusz. No dobrze. Smacznego motka. Bierę. Dobrze, tutaj jeśli chodzi o smacznego. Doszły animacje. Chwila, bo mamy gości. Cały jeden koleś do nas przyszedł i myślę, że ukraść nasze rzeczy.
No w sumie czarny, nie? Raczej chodziło mi o to, że nie mamy drzwi domu i ścian, bigos. Rasisto. Ale rower to i tak ukradnie. Rowera tu nigdy nie było. No, może jakby w fitnessie dodali rowerek stacjonarny, to bym się bała, a w tym momencie nie muszę się bać. Dobrze, wcześniej nie było takiej możliwości i teraz wraz z pakietem fitness możemy ćwiczyć przy telewizorze. I możemy tutaj plumbubę tańczyć, czyli podejrzewam, że coś a la zumbę. Kuba bubę. Tak, i prawdopodobnie to służy do spalania tkanki tłuszczowej, ewentualnie trenować rzeźbę, czyli nabierać tutaj, wiecie, masy. Czyli tutaj z koniakowską tutaj zrobimy skalpel. Bo Sims 4 mają jakby dwa tryby, nie? Albo ćwiczymy i spalamy właśnie tkankę tłuszczową, albo właśnie nabieramy mięśni, nie? No i tutaj widać. Jakby ten podział na dwa kanały, nie? Otóż to. No, czyli ale dodali, co nam, razu... słuchaj, dodali nam narzędzia do ćwiczenia, tutaj ścianki, nie ścianki, ale w sumie możemy poćwiczyć z telewizorami. Tak, ale co mi się nie do końca podoba, chociaż nie mam pomysłu, jakby można było to zrobić. Nie, zauważ, że w trójce były programy z dwójki i w czwórce mamy ten sam zabieg, że mamy programy nakręcone w poprzedniej części Simsów. I to jest bardzo fajne, bo możemy sobie wspominać jakieś rzeczy. Poza tym te poprzednie części są tak rozbudowane, że dużo może się na tych filmach dziać. I to jest spoko. No i nagle mamy to, gdzie program jest nagrany w czwórce. I z jednej strony to jest troszeczkę słabe, no bo kurde, taka niespójność się zaczyna wkradać. Ale z drugiej strony też nie mam pomysłu, jakby to miało działać, ponieważ jakby fajnie widać, że to, co dzieje się na ekranie, Sim próbuje naśladować w prawdziwym życiu. W prawdziwym życiu w Simsach. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że w trakcie, kiedy ty prowadziłeś swój inteligentny monolog, ja zauważyłam, że jeżeli jeden Sim już sobie ćwiczy tutaj, drugi Sim nie może do niego dołączyć. Ale smut. I nie da się romantycznego tego. Nie da się. Wspólnego ćwiczenia. Dup. Ale poczekaj, bo może to można spróbować inaczej zrobić. Więcej opcji, działania. Dodaj do grupy i teraz my będziemy razem w grupie i może razem w grupie będzie można. Ćwiczenia, nie da się, popatrz. Nie ma, o. Ale lipa. No bo on pójdzie ćwiczyć, a ona co? Fajnie, fajnie patrzy na to, co się dzieje na ekranie. Nie no, Mariusz, nie krępuj się, ja wiem, że ty wiesz wszystko najlepiej i nie musisz mieć instruktora w telewizorze. O kurde, widziałaś, jak wygląda ten instruktor? Tak, widziałam. O Boże, nie. Czekaj, bo tu gdzieś za dużo różnej muzyki leci. Aha, ta muzyka leci z telewizji, a on coś tam ma jeszcze w uszach. No niech będzie. Wyłączę mu te słuchawki, no, bo mnie wkurzają. Czyli nawet nie słucha telewizora, nic. Nie, on widzisz. Ale fajnie, że sobie włączył. No dobrze, no. No, no także tak wygląda ćwiczenie z telewizora. Ale jak może zwykle, ścianka będzie popsuła. Lepsza. Ja chcę tylko przypomnieć, że kiedyś ścianka była w storze, nie? The Sims 3, a teraz zrobili z tego całe akcesoria. Musimy poćwiczyć wspinanie się. Okej, fajnie. Czyli to nie podlega jako takim umiejętnościom fitnessu. Na łagodnym pochyleniu. Dobrze. A ty sobie wspinaj się też na pionie. O, proszę. Dobra. Zostaw gości. Zostaw gości! Idź się wspinać. No, i jest. No, jest. Wspina się. Działa. Jest okej. Okay. Działa. Mariusz! Aha, aha. Zaraz spadnie i się zabije. Ciekawe, czy jest śmierć. Umrzyj od ścianki. Ja wiem, że nie ma tak naprawdę. Ale dobrze by było. Ale jaka umiejętność rośnie? No właśnie, nie wiem. Prawdopodobnie jakaś wspinaczkowa. No, a zobacz w umiejętnościach, czy to się ładuje. Teoretycznie sprawność fizyczna. Aha. Możliwe, okay, że używanie ścianki jest umiejętnością ukrytą. O. Bo popatrz, no bo...
teoretycznie jeszcze nie potrafi korzystać ze ścianki na tyle dobrze, żeby sprostać temu zadaniu, tak? No, no to gdzieś to musi się ten, nie? W ukryciu gdzieś tam ładować. No to co, robimy cięcie i szukamy w ukryciu? Dobrze, szukamy w ukryciu. Dobrze. Jesteśmy z powrotem, obadaliśmy cheaty. Aha, my w cheaty najlepiej. No i super. Aż Chodakowska sobie poszła, nie? Znaczy ona Koniakowska, nie lubi. Sorry. Nie lubi oszustów. Słuchajcie, okazało się, że jest ukryty skill, jeśli chodzi o wspinaczkę. I teraz tak. Jak już mamy tak na wysokim poziomie naszą wspinaczkę, dochodzą nam, powiedzmy, że nowe opcje. Czyli na przykład wspinanie się w przewieszeniu. I to jest podobno super trudne. Okay. Pokaż, Mewko, pokaż! Ej, ale jestem ciekawy, o co chodzi, nie? W przewieszeniu. What? Zaraz się dowiesz. Znaczy, ja to mogłam źle przeczytać. Czekaj, zaraz no. Zobaczymy. Nie, no dobrze przeczytałam. W przewieszeniu. O, ty! Widzisz! O kurde, jaka zdolniacha. Niestety nie ma takiej opcji, jak była w Simsach 3, czyli nie da się ścigać na ściankach. Nie ma czegoś takiego, dwie osoby stojące przy ściankach w żaden sposób się nie potrafią ze sobą tutaj jakoś ani rozmawiać w trakcie wspinaczki, w ogóle nie ma żadnej interakcji między jedną a drugą ścianką. Do tego stopnia, że możemy tutaj sobie pobijać pewne rekordy. Własne. Własne. Ewentualnie cudze, ale cudze na ściance, na której kiedyś ktoś się wspinał. O, to jest jak ten bokser, który stoi zawsze ten, nie? Na jakieś dni miasta i tak dalej. To się jakby nie zapisuje per okolica, tylko per obiekt używany. Okej, z jednej strony jest tak, jak mówi Bigos, jak są takie boksery, maszyna każda z osobna sobie zapisuje swoje rekordy. Z drugiej strony, no naprawdę, można by to było zrobić globalnie. Jak już wszyscy chodzą na tą samą siłownię, która nie została dodana z tym dodatkiem, ale pobijmy jej rekord. No można by było. A ona pobije jej rekord tutaj. Proszę. Mhm. No i w sumie tyle by było z tego, nie? Z tego pakietu. Tych wyzwań. To znaczy, ja to powiem w ten sposób. Brakuje mi tego, że nie została stworzona siłownia z tego pakietu, która jeszcze łączy poprzednie dodatki. O kurde! Znaczy ja wiem, że jestem bardzo wymagająca i że nie każdy wszystkie dodatki ma. Ja to rozumiem, tylko chodzi mi o to, że tak naprawdę jakby połączyć to, co mamy, wszystko w kupę i zrobić jedną porządną siłownię, to mogłoby to fajnie funkcjonować. Czyli moglibyśmy naszym klubem sportowym, który możemy założyć dzięki dodatkowi Spotkajmy się, możemy iść na siłownię i tam zaliczyć basen, zaliczyć ściankę, zaliczyć jogę, medytację, wskoczyć sobie do sauny i jakby to wszystko razem tak zebrać do kupy, to może by to miało ręce i nogi, pomimo że są właśnie te takie drobne braki w postaci przedmiotów, ozdób i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sam taki pakiet fitness za 40 zł, no ja czuję pewien niedosyt i jestem rozczarowana tymi ściankami, bo nie dość, że zajmują naprawdę dużo miejsca i są kolosalne i w sumie to brzydkie, to jeszcze w żaden sposób simowie wykonujący to samo ćwiczenie w tym samym czasie nie są w stanie podjąć ze sobą żadnej interakcji. I no to jest w sumie słabe tak naprawdę, bo fajnie by było, jakbyśmy mogli dwoma simami sobie iść na tą siłkę i się właśnie pościgać na tych ściankach, jakbyśmy mogli razem iść na tą zumbę simową, tak? Albo wykonywać te ćwiczenia przed telewizorem. No tutaj czuję taki dosyć duży niedosyt tego wszystkiego, bo no co, mamy pakiet fitness, możemy sobie iść na siłkę i zero interakcji z innymi. Dla mnie tak średnio. No i te ogólnie te przedmioty, pomimo tego, że są spójne ze sobą i ze stylem dawnych szmat, no to tak jakoś mnie nie powalają. Wolałabym coś innego tutaj dostać. No. Także tyle z mojej strony, Bigosiku, teraz ty. Okej. Jeżeli chodzi o mnie, no to na obiekty już się tak mniej więcej wypowiedziałem. Mi się podobają. Jak patrzyłem na screeny przedpremierowe i tak dalej, mi się naprawdę podobały te pomieszczenia, które jej gdzieś tam zaprezentowało. Przy czym, no nie jest to jakiś super mega powiew świeżości, jeżeli chodzi o te meble, dokładnie te takie na zasadzie kanapy i stolika i tak dalej, bo bardzo podobny styl był właśnie w styl dawnych szmat, on jest tylko jakby, to może dopełniać te akcesoria. Co do tych trzech obiektów,
tych typowo siłownych. No to tak jak Motka powiedziała, one nie są jako super piękne. Bardzo mi się nie podoba to, że są takie masywne i ciężko będzie z nimi zrobić jakiś fajny, ładny obiekt. Taki przejrzysty, świeży, no bo postawimy takiego wielkiego kloca na siłowni. Jak w Minecraftie z dyrta. Tak. Także tutaj no, średnio to wyszło. Podoba mi się ten kanał, przy którym możemy tam ćwiczyć i tak dalej. Myślałam, że ten minus... tutaj. Ta, no. Tam to mogę wrzucić, ta akcesoria. Ten kanał telewizyjny, chociaż no jeden minus jest taki, że no właśnie jest zrobiony w czwórce, a nie w trójce. No ale tak jak... No i nie da się grupowo. I nie da się grupowo, no ale ja to jak wszystko lubię grupowo. To średnie jest to, że to jest czwórce, no ale nie dało się tego zrobić jakby inaczej. Słuchawki są, bo są. Mi się wydaje, że nie będę tego uszywać. No ale jak ktoś lubi, chce, może, cokolwiek, nie wiem. Powiem ci tak. Oczywiście wydaje się, że to słuchawki wprowadzają więcej zamieszania niż użyteczności. Tak, to akurat jest prawda. Powiem ci tak. Nie jest to jakiś super tragiczny pakiet akcesoriów, znaczy akcesoria, nie są to jakieś super tragiczne akcesoria, ale ja czuję niedosyt i mi się wydaje, że po wyłączeniu jest bardzo mała szansa, że jakoś super mocno będę używał tych akcesoriów. Są, bo są, są w tle i tyle. Mi jak zawsze jest za mało i gdzieś czuję, że nie do końca został znowu wykorzystany potencjał tego wszystkiego. I jak sobie teraz porównuję na przykład ze styl dawnych szmat i tam pamiętam, że doszły bardzo ładne obiekty, ładne tapety, lokaj, I byłem strasznie zachwycony tymi akcesoriami. No może nie zachwycony, ale podobało mi się. Pomimo tego, że ten lokaj działał jak działał, o, to jest tak. Moja ulubiona część Simsów, czyli te super randomowe ubrania, które się tak super dobierają, jak dłużej pogramy na jednym save'ie. Proszę bardzo. Kuchareczka, nie? Piękna. Z kosmosu. Także akcesoria nie są złe, ale no mówię, nie przewiduję, żebym jakoś super mocno je używał. No co najwyżej mebli można z tego użyć, tych właśnie nowoczesnych łazienek, które nowoczesno-retro w sumie, ciężko to nazwać, jaki to jest styl, które pasują do stylu dawnych szmat. Siłownię trzeba by było zbudować praktycznie całą od nowa, wiem dlatego, że próbowałam gdzieś tutaj te ścianki do wspinaczki wrzucić w te siłownie, które już są i po prostu to nie pasowało albo nie było na to miejsca, więc to jest jakoś tak średnio. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby któryś z fanów zbudował taką mega siłownię ze wszystkim i wrzucił ją w internet i wtedy wszyscy byliby szczęśliwi. No, myślę, że już takie są, spokojnie, proszę. Tylko trzeba poszukać, galeria, nie? No, galeria dosyć sporo tego ma. No, także taki jest nasz punkt widzenia, jeśli chodzi o fitness. Jeżeli bardzo chcecie, to ja bym poczekał na przecenę minus 50%, bo takie coraz częściej się zdarzają na Originie. Za dwie dychy można kupić, za cztery nie. Za dwie dychy można kupić, za chwilę będą święta, więc pewnie będą jakieś wyprzedaże i tak dalej, nie? I butelka Coca-Coli gratis. No, o. I mandarynki i tak dalej, nie? Tak to wygląda, no. No szału nie ma, ja nie wiem, no dla mnie szału mało które akcesoria w czwórce robią na mnie jakieś mega wrażenie. Powiem tak, chcecie mieć fitness, to kupujcie fitness, nie chcecie mieć fitnessu, to siedźcie przed ekranami i wpieprzajcie chipsy dalej. To, czy wam się pakiet podoba, czy nie, musicie sobie sami ocenić. Ja zachwycona nie jestem, ubrania są całkiem spoko, te przedmioty... mniej spoko. Za cztery dychy zdecydowanie za mało i za słabo. Mariusz, naprawdę! Ale jeżeli jesteście super bogaci i wam się to podoba, to jasne, to sobie kupujcie, nie ma problemu. Chociaż osobiście wolałabym, żebyście waszą kasę ładowali w moje donaty, a jeśli chodzi o Simsy, to czekali na przecenę. No, to no, chyba tyle to by było w temacie. Tyle. Tak, tu się więcej już nie wydarzy, naprawdę. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia w kolejnym rzucie okiem na... Nie, ja po prostu nie mogę z tymi simami, co chodzą po mieście. Ja byłem! Był ze mną płodny Bigos, trzymajcie się i cześć! Pa. A właśnie, Bigosiku, bo miałeś ważną informację dla wszystkich. Właśnie, słuchajcie, ale mamy dzisiaj normalnie torta trzeba zrobić czy coś. Już ci szukam torta.
Wiecie, jaką mamy dzisiaj okazję fajną? Kurczę. Wspaniałą, najlepszą. No, 4 lata rzut okiem na... No! 4 lata tutaj siedzimy i nagrywamy. I 4 lata marudzimy na Sims. Ale w ogóle jaka to jest historia, słuchajcie. Wiecie, na początku jak Motka zaproponowała, żeby nagrać, no w ogóle to strasznie randomowo wyszło, bo my chyba nigdy nie opowiadaliśmy, jak ten rzut okiem na się narodził. To ja tutaj buduję, a ty opowiadaj. Tak. Siedzieliśmy na Skype'ach. My jakoś super wtedy się mocno nie znaliśmy, bo to były jakieś początki naszej znajomości, tak mi się wydaje. Mm-hmm. I ty do mnie per pani mówiłeś, to było takie urocze. Ej, a sprawdziłem ten list, ten mail. Nie napisałem do ciebie pani. Ale nie, bo jak ty do mnie, znaczy jak ja do ciebie na Skype'ie zadzwoniłam, to ty się tak strasznie stresowałeś i zapytałeś, czy do mnie pani mówić, czy normalnie, bo ty jesteś takim biednym gnojkiem z gimbazy, a ja jestem przecież dorosła. I to było takie urocze, ja cię tak wtedy strasznie wyśmiałam, a ty się jeszcze bardziej zestresowałeś. No możliwe, że wtedy cię szanowałem, no. Bardzo prawdopodobnie. Bigos! No i po jakichś tam paru rozmowach siedzieliśmy wtedy wieczorem, chcę ci przypomnieć, i Motka mówi, chodź Bigos, nagrywamy. Bo wyszedł skok w przyszłość i właśnie pobrałam tak, ten dodatek, nie? I ja na początku się nie zgodziłem. Widzicie, jaki Louis chciał mnie zostawić z tym wszystkim samą. No ja mówię do Młotki, głupia jesteś, przecież gdzie ja do YouTube na nagranie, nie? Weź przestań. Tak było, tak mi powiedział. I tak sobie Młotka trochę siłą mnie wzięła na to nagranie. A, wzięłam cię siłą, Bigosie! Nie przyznawaj się, bo pójdę do więzienia. W sumie nawet nie mam pojęcia dlaczego, bo... Wypowiadałem się w tym pierwszym rzut okiem na, jak się wypowiadałem. Stasie. Bardzo ładnie i super, najlepiej wypadłeś. Nawet już ostatnio na trolach, na cytatach Młoteczki udowodnił, że nadal nie potrafię się jakoś super wypowiedzieć, ale przynajmniej bekę sobie kręcimy. Także takie były początki rzut okiem na. Nie było łatwe, bo ja też bardzo często się myliłem, bardzo często gdzieś tam się zacinałem, my wchodziliśmy sobie w zdania. Pamiętam. Bardzo, bardzo dużo było cięć i bardzo dużo montażu przy tych rzut okiem. A teraz Motka nawet czasami nie wycina, jak się coś zwali w nagraniu. Sam się zwal. Nie, no. Dzisiaj znowu poziom odcinka wyburtuje jak szambo, nie? Ja tylko chciałabym powiedzieć, że zrobiłam brązowe ciasto, dlatego że jak powszechnie wiadomo, wszystkie Simsy gówniane, żeby było tematycznie. I ktoś jeszcze ostatnio właśnie mi się zapytał, jaki jest mój ulubiony rzut okiem na. Zaraz Motka, ty opowiesz, jaki jest twój. Ale mój ulubiony rzut okiem na jest taki, który się nigdy nie pojawił. To jest rzut okiem na z północnej groty. My się tak śmialiśmy na tej północnej grocie, że słuchajcie, musieliśmy przerwać nagranie, bo Motka zaczęła się dusić. Tak. Autentyk, Młotka zaczęła się dusić, inhalatory i tak dalej poszły w ruch i musieliśmy przerwać nagranie. I mi się to tak dobrze nagrywało. Ja tak dobrze wspominam, chociaż tą północną grotę chyba 3 razy nagrywaliśmy, bo się 2 razy zwalił materiał, a 3 nie dokończyliśmy. Wciąż mniej niż Witaj w pracy. Tak, wciąż mniej niż Witaj w pracy. Także moim ulubionym dodatkiem jest północna grota, najbardziej się bawiłem. Po prostu bezos, nie? Takiej imprezy się nie bawiłeś. Nie, takiej zabawy się nie bawiłeś. Wiesz co, ja chyba nie mam ulubionego rzutu okiem na. Ja je wszystkie bardzo lubię. Ja naprawdę wszystkie bardzo lubię te rzuty okiem na i nie mam jakiegoś super ulubionego. Chyba najbardziej do mnie przemawia ten pierwszy rzut okiem na. To właśnie ta ucieczka w przyszłość. Znaczy, dobrze mówię, nie ucieczka w skok przyszłość. Skok w przyszłość. Chyba to do mnie najbardziej przemawia, bo to gdzieś tam zapoczątkowało całą tą serię i gdzieś tam myślę, że też bardziej mnie i ciebie związało, tak? Że zaczęliśmy to razem nagrywać i razem obadowywaliśmy, nie wiem, badaliśmy te wszystkie nowe dodatki. I że właśnie to wyszło tak spontanicznie, tak bez sensu i zapoczątkowało coś bardzo fajnego. I myślę, że ten rzut okiem będę darzyć zawsze największym sentymentem. No i to, że przecież razem siedzieliśmy do północy, żeby pobrać ten dodatek i zobaczyć, co tam się wydarzyło. Mm-hmm. Razem byliśmy tak nahypowani i chcieliśmy to razem zobaczyć i do tego stopnia byliśmy tak nahypowani, że postanowiliśmy to nagrać, więc... Ja pamiętam, że wtedy... To były moje początki w technikum, bo to było jakoś tak na początku roku. Ty jeszcze wtedy chyba w gimbazie byłeś. Nie, co ty?
Nie byłem w Game Passie, jak 4 lata motka. A ja tam myślisz, że wiem, ile ty masz lat. No i ten, i na drugi dzień miałem kartkówkę. O, rzeczywiście mega było prosto, coś takiego. Mega prostą kartkówkę, a ja taki nieżywy, nawet nie wiedziałem, jak się podpisać, bo żeśmy skończyli chyba o 4 w nocy, o 5. Jakoś tak, to pamiętam, że wtedy moja mama, jak przyszła do pokoju i widziała, że ja rozmawiam, nie, jeszcze nagrywam i tam gdzieś się bawię i tak dalej, a mówiłem jej, że muszę się uczyć, what the fuck. Zachowaj powagę. I potem jeszcze zwaliłem tą kartkówkę, znaczy nie było pały, żeby nie było. Słuchaj. Ale dobra, ja ceny też nie było. W jednej wypowiedzi pała i zwaliłem to nie jest dobre połączenie. Zapewniam cię. Spróbuj jeszcze raz, Bigos, spróbuj jeszcze raz. No nie było jedyneczki, zwaliłem co prawda kartków. Kurde, ej, no jedynka, no to też jest, że... Koniec. No, kartkówka nie poszła dobrze, ale chyba było warto, kurde. Ej, to jest tak spontaniczne, tak fajnie to wychodzi, nie? Jestem pod wrażeniem. Tak. Że z czegoś takiego randomowego i coś, co... Jeżeli byś mi nie zaciągnęła się, by nigdy nie miało jakiegoś swojego początku, nie? Prawda. Potwierdzam. Tak, to jest dzisiaj 4 lata rzut okiem na. Z tegoż powodu coś wam przygotujemy, ale jesteśmy w trakcie, więc. Tak, i jeszcze nie teraz, czekajcie kolejne 2 lata, że się coś pojawi. Nie, tak naprawdę na ja. Coś przyszykujemy. Tak, ja i Bigos jesteśmy na tyle teraz zaangażowani innymi sprawami, że no gdzieś tam to spadło na drugi plan, ale i tak się bardzo cieszymy, że możemy być z wami że mogliśmy być z wami przez te 4 lata i że możemy być przez następne 2, żeby w końcu nagrać zwierzaki na przykład, nie? No. Także robimy my tutaj sobie imprezę już, after party, a dla was pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama, ze mną przez 4 lata był płodny Bigos! Byłem! Trzymajcie się i cześć! Aaaa.